Alleluja. Niech będzie błogosławiony nasz Pan i Zbawiciel. Kochamy Go, wierzymy w Niego i chętnie się zgromadzamy tam, gdzie są Jego dzieci. Chętnie przychodzimy, może czasem nie całkiem zdrowi, nie całkiem wyspani i tak dalej, ale chcemy być i cieszę się, że z Waszej dzisiejszej obecności. W ogóle to bardzo sobie cenię obecność różnych osób w różnych momentach mojego życia. Tak to bywa, że czasem są takie sytuacje, w których jakaś obecność osoby konkretnej jest kluczowa i bardzo potem dobrze ją wspominamy, bo okazała się nam bardzo pomocna. Nie wiem, czy pamiętacie taki parking niedaleko Włocławka w czasie wyjazdu zborowego w 2012 roku. Dla mnie tam była bardzo kluczowa postać siostry Teresy w tamtym czasie. Albo pamiętam, jak kluczową postacią były Magda i Iwona, gdy byliśmy kiedyś w Izraelu i trzeba było się porozumiewać po angielsku. I myślę sobie, że jeżeli kiedyś jeszcze miałbym wyruszyć naszym starym busem zborowym w dalszą podróż, to koniecznie chciałbym pojechać tam ze Zdzisławem. Sam bym tam się już nie wybrał, bo chciałbym dotrzeć do celu. Obecność takich osób zapewnia to, że nie będziemy głodni, jak tam na tym parkingu pod Włocławkiem, że w obcym kraju zdołamy się porozumieć, że dotrzemy do celu podróży. Tak? Wiele ważnych osób jakoś świadczy o tym właśnie, że jakie szczęście, że nie byliśmy w danym momencie sami. A dzisiaj mamy tekst Słowa Bożego, który mówi o tym, jak bardzo ważne jest, żeby być blisko Jezusa. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mamy taką scenę ewangeliczną, w której widzimy uczniów płynących po Jeziorze Galilejskim. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Znana historia, a jest ona poprzedzona całym dniem rozmaitych przeżyć, jakie uczniowie mieli z Jezusem. Był to dzień pełen wrażeń, bo było nauczanie Jezusa, a gdy Jezus naucza, to nie tak jak MB, to rozumiecie. To nie można zasnąć, ja sobie tam nie wyobrażam. No, nawet Paweł jak głosił, to ktoś zasnął, ale nie wierzę, że jak Jezus naucza, że ktoś by mógł zasnąć. To były wrażenia. Jezus mówił w sposób bardzo obrazowy, jak wiecie. Ach, jakbym chciał usiąść i posłuchać kazania Jezusa. To były wrażenia dla tych uczniów, którzy przecież całe życie zaangażowali, żeby pójść za Nim. Pamiętam, jak słuchałem dobrych wykładowców w szkole biblijnej, to bym chciał słuchać godzinę, dwie, trzy, cztery, żeby tylko czasem na obiad nie zadzwonili, bo przeszkodzą nam w słuchaniu dalszych wykładów. Tak byliśmy zaangażowani, tak wsłuchani w to, co było mówione.
No ten dzień poprzedni to był też dzień, kiedy doświadczyli niesamowitej przygody, bo Jezus nagle rzucił im wyzwanie, że trzeba nakarmić 5000 mężczyzn, 5000 facetów. Tutaj było gdzieś tam około 300 osób wczoraj i był kłopot, żeby wszystkich nakarmić. A tam było 5000 samych, wiecie, Żydów głodnych, nie? Co? A jeszcze dzieci, co to wszystko szybko zbierają ze stołu. No Jezus rzucił im wyzwanie. Mieli wątpliwości. Adrenalina rośnie, jak człowiek zmaga się z czymś, jak ma jakieś wyzwanie, czy podoła. No i ten cudowny zwrot akcji, że 5 chlebów, 2 ryby i tylu ludzi zostało nakarmione, co zostało potwierdzone 12 koszami resztek. To nie była iluzja żadna. Stały kosze pełne chleba. Dużo więcej było tych resztek niż tych chlebów, którymi zaczęli. I wszyscy byli najedzeni. Niesamowita historia. No i po takim dniu pełnym wrażeń uczniowie wyruszyli na drugi brzeg morza. To morze, Morze Galilejskie zwane w niektórych Ewangeliach, to jezioro faktycznie, ale jezioro szczególne. Ono ma szerokości około 11,5 kilometra i długości 20 kilometrów. To na Mazurach, tam są chyba większe akweny. Nie będę się tu dopytywał tych, którzy tam mieszkali kiedyś na Mazurach, jak tam jest z tym wielkością tych jezior. Ale wyruszyli w tę podróż pod wieczorem. A więc to nie była zbyt fortunna pora rozpoczynania podróży, wyruszania na jezioro. Bo rankiem się wyrusza, a nie wieczorem. Ale uczniowie byli w grupie, byli razem. To byli przecież po części bardzo dobrze obeznani z wodą, z jeziorem, z żeglowaniem po tym jeziorze ludzie. Byli rybacy, wielu z nich się dobrze znało i czuli się na siłach, że sobie poradzą, ale było wesoło w ogóle, tak się domyślam. Opowiadali, tam się mówi, jak tam księni, jak dostawali to jedzenie. Ach, było tam dużo opowieści, przygoda była, więc wyruszyli. Ale okazało się, że ten rejs był bardzo niespokojny, bo morze było wzburzone, czytamy, bo wiał silny wiatr, było już ciemno i się zrobiło niebezpiecznie. Zrobiło się nieciekawie. Zaczęli się zmagać, wiatr przeciwny, to wiecie, wiosłami za daleko, nie? Ale to nie było ich największym problemem, jak mówi nasz tekst. Największym problemem tych uczniów było to, że tym razem nie było z nimi Jezusa w tej łodzi. Oni przez parę lat już cały czas byli z Jezusem. Wszędzie byli razem z Jezusem. Jak były jakieś kłopoty, już był taki rejs, kiedy on był w łodzi i jak się burza zerwała, to oni go obudzili i on powiedział silence, please, i się zrobiło cicho. Ale teraz tak nie było. To był problem. Dlaczego Jezusa nie było z nimi w łodzi? Dlaczego wyruszyli sami w tę podróż? Ciekawe, bo Ewangelia Mateusza daje nam tu do myślenia, że to mogło być spowodowane propozycją samego Jezusa, żeby oni sami popłynęli.
Bo czytamy w 14 rozdziale 22 wersecie, zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Czyli, że to może nawet sam Jezus spowodował to, że oni popłynęli. I tak się stało, że ciemność zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie dotarł. I byli tam na tym jeziorze, w tym mroku, przy przeciwnym wietrze, sami. Może to był dla nich jakiś rodzaj testu? Jak myślicie? Może to Jezus specjalnie ich wysłał samych na tę wodę, tam, na to jezioro, bo chciał sprawdzić, jak oni mu ufają i jak w ogóle oni się zachowają w takiej sytuacji. A może chciał sprawdzić, czy oni w ogóle podejmą podróż bez niego. Czy może powiedzą, Jezu, my ci pomożemy tu te tłumy rozpędzić, jakby trzeba było. No my jesteśmy dobrzy w tym, żeby odesłać ludzi. Już przecież wcześniej chcieliśmy ich odesłać. I może Jezus oczekiwał, że oni powiedzą, okej, poczekamy. Powiedz do tych ludzi, co trzeba, my poczekamy i razem popłyniemy. Kiedy jednak wyruszyli tę podróż bez Jezusa, to się okazało, że chociaż to byli ludzie zaprawieni, doświadczeni na jeziorze, chociaż to byli dorośli mężczyźni, to jednak byli lękliwi, byli podatni na strach, na obawy o swoje życie, o to, co się dalej wydarzy. Tak to właśnie stało się z tymi uczniami, że zresztą Jezus nie pierwszy raz im to uzmysławiał, że wciągle są w nich te stany lękowe, że to coś, że to trzeba zmienić w ich życiu. No ale bez Jezusa było to trudno. Dlatego też, jak nasza historia mówi, Jezus przyszedł do nich po wodzie. Zobaczył ich, jak walczą przy wiosłach, gdyż wiatr mają przeciwny, i około 4 nad ranem przyszedł do nich po falach. Około 4 nad ranem, powiedzmy, wyruszyli, no jak już wieczór był, no to parę godzin ładnych się zmagali, a przepłynęli tylko około 5 kilometrów, byli w połowie drogi. Więc ile wysiłku włożyli, żeby płynąć. I około 4 nad ranem Jezus przyszedł do nich. Wtedy też miała miejsce taka niezwykła przygoda Piotra w czasie tego rejsu. Bo kiedy już zobaczyli Jezusa, Piotr odezwał się, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał, Panie, ratuj mnie. I Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział, o małowierny, dlaczego zwątpiłeś? No i też była ta właśnie próba dla Piotra. Więc nie tylko dzień był pełen wrażeń, ale ta noc to naprawdę była pełna wrażeń. I gdy czytamy, że Jezus wszedł do ich łodzi, od razu dotarli do brzegu, do którego płynęli. Czyli te następne 5 kilometrów okazało się bezproblemowe w porównaniu z wcześniejszymi 5, których przez wiele godzin nie mogli pokonać.
Jak tę historię dzisiaj zastosujemy do życia tak wspaniałych chrześcijan, jakimi my tu jesteśmy, bracia i siostry? Czy to w ogóle jest do zastosowania? Czy my jesteśmy już dużo, dużo dalej niż ci uczniowie i to jest raczej historia dla szkółki niedzielnej niż dla zboru chrześcijańskiego? Otóż być może dla wielu z was jest to czas na to, żeby sobie tylko odpoczywać, bo już macie to przerobione. Ale nie wszyscy uczniowie pamiętają, że powinnością ucznia Jezusa jest to, żeby być zawsze blisko Jezusa. Żeby być, tak jak śpiewaliśmy tu dzisiaj o tej bliskości z Jezusem, że powinniśmy się trzymać Jezusa, nie dać się od Jezusa oddzielić jakimkolwiek okolicznościom. Przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was, mówił Jezus do swoich uczniów. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić, powiedział Jezus. To jest nasz przywilej i nasza powinność, bracia i siostry, żebyśmy trwali przy Jezusie. Uczniowie mieli przed sobą przeciwległy brzeg. I my w naszym życiu mamy jakieś różne brzegi, do których chcemy dopłynąć, dotrzeć. Mamy jakieś cele, które sobie w życiu wyznaczamy i chcemy je osiągnąć. Takim brzegiem, do którego wielu chce dotrzeć, to jest pokój wewnętrzny, równowaga wewnętrzna, bo tak wiele jest dzisiaj tych stanów lękowych i różnych wyrzutów sumienia i różnych napięć wewnętrznych, stresu. Pragniemy, żeby osiągnąć taki brzeg, taki ląd, który się nazywa pokój wewnętrzny, równowaga. Ach, wielu z nas pragnie tego. Jest co najmniej, dzisiaj jedno małżeństwo, które chce zbudować szczęśliwe małżeństwo, bo wczoraj zaczęli i mają wszystko przed sobą. Ale są i starsze małżeństwa, które chcą osiągnąć taki cel, żeby być szczęśliwym w małżeństwie, mieć dobre małżeństwo. Jest tu trochę młodzieży, która przygląda się swoim rodzicom, innym małżeństwom i mówią sobie: oj, nie chciałbym, żeby tak moje małżeństwo wyglądało. Albo mówią sobie: ach, jakbym chciał, żeby tak właśnie wyglądało moje małżeństwo. Jak to zrobić? Jak osiągnąć taki brzeg? Ach, wielu z nas ma różne takie cele w swoim życiu. Żeby żyć w zgodzie ze swoimi bliskimi, w rodzinie, wśród krewnych. Żeby nie było napięć, docinek przy stole, tylko żeby była dobra atmosfera, nie tylko w święta Narodzenia Pańskiego, w Wigilię, ale też przy każdej innej okazji, a zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba podzielić spadek, żeby była zgoda w rodzinie. Ach, a jeszcze inni na pewno tęsknią za takim poczuciem przydatności dla Boga, dla chwały Bożej i dla innych ludzi, żeby mieć to poczucie, że jestem potrzebny, że jestem przydatny. Jest wiele takich brzegów, do których chcemy dotrzeć. I łódź naszego życia miota się na falach emocji, rozczarowań, zwątpienia, obojętności, wrogości, niezrozumienia, osamotnienia i temu podobnych różnych stanów, bo trudno nam jest często ten brzeg osiągnąć. Smagamy się, wiosłujemy i ciężko nam z tym. I tak bardzo ważne jest,
żeby czasem w łodzi naszego życia nie zabrakło Jezusa, bracia i siostry. Bo właśnie te trudności biorą się z tego, że Jezus gdzieś został, że Jezusa nie ma w naszej łodzi, że może być tak, może tu ktoś jest taki, że jeszcze nigdy go po prostu nie zaprosiliśmy do łodzi naszego życia. Po prostu nie pomyśleliśmy o tym i sami wiosłujemy i próbujemy, a On by chciał być przy nas i nam pomóc. Więc jeśli ktoś jeszcze nie zaprosił Jezusa do swej łodzi życia, niech to zrobi czym prędzej. Niech Go zaprosi, niech Go przyjmie, niech Go poprosi, bo On jest blisko. Tylko jedną radę mam dla takich osób. Czym prędzej zaproś Jezusa do łodzi swojego życia. Ale może być też tak, kochani przyjaciele, że popełniamy błąd polegający na tym, że po dniu wspaniałych przeżyć z Jezusem ruszamy gdzieś bez Niego. Mamy coś takiego w sobie, nikomu tego nie wmawiam, ale znam siebie, że gdy było dobre nabożeństwo, gdy była dobra społeczność, gdy był jakiś czas wspólny z Kościołem, gdy były jakieś dobre przeżycia, gdy poczytałem solidnie Biblię i się pomodliłem, to jestem taki wewnętrznie umocniony, zbudowany, przychodzi mi taka myśl, taka dzika myśl, że teraz można by było się trochę oderwać. Że można by było sobie teraz pofolgować. Jestem taki nabuzowany, duchowo naładowany. Ach, i nawet jeszcze inni mi powiedzieli, że też są tacy zbudowani. I że kazanie w niedzielę wygłosiłem. Łahaha, to teraz już mogę sobie tak trochę pofolgować. Telewizorek, kanapa, albo tam gdzieś jeszcze śmignąć sobie i tak, żeby Jezus sobie został. Niech sobie Jezus też odpocznie trochę od mojej obecności. To dzika myśl, to diabelska myśl, to bardzo niebezpieczna myśl, żeby tak bez Jezusa. Otwieramy się wtedy na ryzykowne kroki, zabieramy się do czegoś w niewłaściwym czasie, no bo jak Jezusa nie ma, to zaczynamy robić różne rzeczy nie tak, jak trzeba. Ale może być jeszcze co innego. A mianowicie, że gdy Jezusa brak w łodzi naszego życia, to może zostaliśmy poddani próbie, na ile dla nas ważna jest obecność Jezusa. I może właśnie daliśmy się wciągnąć, nie zachowaliśmy się odpowiednio w tej próbie i ruszyliśmy jak ci uczniowie sami na jezioro zburzone. Jakiś czas temu mówiliśmy w naszym zborze, przywoływaliśmy taką sytuację, kiedy to Bóg powiedział już na początku podróży Izraelitów po pustyni, powiedział: wyrusz do ziemi opływającej mleko i miód. Ja nie udam się tam razem z wami. Druga Mojżeszowa 33:3. Co za dziwna sytuacja. Bóg wyprowadził ich z niewoli w Egipcie, wyprowadził ich na pustynię, tak jak tych na morze, i mówi, że dalej, że z nimi nie pójdzie dalej. Droga wolna, proszę bardzo, możecie iść. I mówiliśmy, że to była próba, to była wielka próba. I jak się wtedy zachował Mojżesz, pamiętacie? Mojżesz na to: jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać.
Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jeśli nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud, spośród wszystkich ludów na ziemi, że będziemy iść razem z Panem, że nie będziemy iść po tej pustyni sami. Nie każ nam wyruszać. Mojżesz się zachował jak trzeba. Mojżesz zdał dobrze tę próbę, bo to był test, to była próba dla nich. Bóg nawet to uzasadnił, dlaczego nie chce iść z nimi. I to były argumenty logiczne, jak najbardziej powiedzielibyśmy korzystne, bo Bóg mówi, jak pójdę z wami, to was pozabijam po drodze, bo jesteście tak opornego karku. Ale Mojżesz mówi, nie, 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 nie. Raczej już nawet nas zabijaj po trochę, ale my chcemy iść z tobą, my nie pójdziemy sami. Więc choćby nie wiem, jak nam się dobrze wiodło, słyszycie? Choćby nie wiem, jak nam się dobrze wiodło i choćby sam anioł z nieba nam mówił, że możemy gdzieś pojechać albo coś zrobić bez Jezusa, to się nie zgadzajmy nigdy na to. To się nigdy na to nie gódźmy, proszę was bardzo, tylko mówmy tak jak Mojżesz, nie, Panie Jezu. Ci uczniowie mogliby powiedzieć, nie, Jezu, my poczekamy, ale chcemy płynąć z Tobą. Tak może być, że nagle jesteś w łodzi życia bez Jezusa. Jesteś uczniem Jezusa, chrześcijaninem, ale się wyrwałeś gdzieś. W jakąś relację z innymi ludźmi, w jakiś związek wszedłeś, w jakąś spółkę się wpakowałeś z ludźmi niewierzącymi, jakiś biznes założyłeś, jakieś plany ułożyłeś bez Jezusa. Bez Jezusa. To bardzo niebezpieczne. Bo bez bliskości z Jezusem łatwo ulegamy rozmaitym lękom. Łatwo popełniamy błędy. Boimy się różnych rzeczy, łatwo się boimy. Boimy się nie tylko pająków, chrabąszczy, jakichś tam żab, myszy i tam jeszcze jakichś tam strasznych rzeczy, ciemności na przykład. Nie? Nie tylko takich rzeczy się boimy. Wielu z nas z natury łatwo popada w poważniejsze stany lękowe. Oj, co to będzie? Drożyzna. Wojna. Oj, jak sobie poradzimy? Susza. Samotność. Jak ja przetrwam sam w czterech ścianach? Popadamy w różne takie stany lękowe. A zasadniczo chrześcijanie nie powinni się niczego lękać, tak? Czy nie? Izajasza 44,8. Nie ulegajcie trwodze, dajcie odpór lękom, mówił Bóg do swojego ludu. To bezbożni nie mają pokoju, mówi Pan. Natomiast wierzący, pobożni ludzie mają oparcie, mają w Bogu oparcie. Wspomniane dzisiaj już słowo Ewangelia Jana, 14 rozdział. Nie ulegajcie trwodze, powiedział Pan Jezus. I w tym samym rozdziale czytamy dalej. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. To są słowa naszego Zbawiciela, naszego Pana do nas, do uczniów Jezusa. I zasadniczo my, wierzący, nie powinniśmy się niczego bać. Nawet śmierci, tak? No tak widzę, że to, co te, nie wiem, z 5 kazań mieliśmy na temat tego, żeby się nie bać śmierci, nie tak dawno. Nic to nie dało? Okej. Okay. Jezus
wie, że my łatwo ulegamy trwodze. Wie, że czasem się wpakujemy w coś bez Niego, że nie wytrwamy, jak trzeba, nie przetrwamy tej próby i dajemy się wciągnąć, ulegniemy jakiejś pokusie. Pomyślimy sobie, że teraz to może nawet dobrze, że trochę bez Jezusa, że te wakacje tak się wyrwę na gdzieś tak bez Jezusa trochę, bez zboru, no bo z jedną niedzielę bez nabożeństwa pojadę sobie nad jezioro, wyrwę się trochę, odpocznę od tych wierzących, nie, od tej społeczności. Jezus wie, że my się dajemy w coś takiego wciągnąć czasem. I dlatego widząc, jak zaczynamy potem wiosłować, jak nam jest ciężko, jak mamy jakieś wyrzuty sumienia, przychodzi do nas, tak jak wtedy przyszedł do tych uczniów na jeziorze. Przyszedł i powiedział, to ja jestem, przestańcie się bać. Jestem, ej, jestem, nie bójcie się. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, powiedział swoim uczniom. Świat się jeszcze nie skończył, więc Jezus jest ze swoimi uczniami. A jak się skończy, to co nie będzie? To dopiero będzie z nami tak już face to face. Alleluja. To wspaniała prawda. Dlatego chętnie przyjmij Jezusa do łodzi swojego życia. Do całego swojego życia zaprasza Jezusa. To, że On był w twojej łodzi życia wczoraj, nie oznacza, że masz tę obecność Jezusa i dzisiaj. To bardzo ważne, bo tu większość z nas to są wierzący, którzy już wiele lat idą z Jezusem. Ale jak widzicie, uczniowie, którzy z Jezusem byli, nagle byli bez Jezusa. I nam się może to zdarzyć, więc dlatego miejmy tę czujność, uważajmy. Upewnijmy się, że naprawdę jesteśmy przy Jezusie. Takie jest dzisiaj poselstwo, taka jest myśl, że jeśli mamy dostać się na drugi brzeg, to koniecznie z Jezusem. A chciałbym zrobić jeszcze dzisiaj takie trochę alegoryczne odniesienie tej historii, którą przeczytaliśmy, do zagadnienia śmierci, a ma to związek z tym, że jutro będziemy żegnać naszą siostrę Teresę, która parę dni temu odeszła do Pana. Chciałbym, żebyśmy spróbowali pomyśleć o przeprawie na drugi brzeg, jako przejściu z doczesności w wieczność. Jesteście w stanie tak pomyśleć, tak to sobie zastosować? Drugi brzeg to wieczność. Ten brzeg, na którym stoimy i tam tego, to jest ta doczesność. Nasze życie jest pełne wrażeń, tak jak ten dzień poprzedzający podróż uczniów po jeziorze. Pełne wrażeń, różnych wrażeń, i miłych, i niemiłych, i budujących, i rozbijających. Różne rzeczy nam przychodzi przeżywać. Ale przychodzi czas, że ruszamy, musimy wyruszyć na drugi brzeg. Bo Pan tak powiedział, że trzeba przejść na drugi brzeg. Postanowione jest ludziom raz umrzeć. Nie ma innego wyjścia na drugi brzeg. Uczniowie wybrali się w niestosownej porze, a kto może powiedzieć, że teraz jest ta stosowna pora, żebym przeszedł na drugi brzeg, czy bym przeszła na drugi brzeg? Nigdy wydaje się, że to nie jest stosowna pora, bo jeszcze bym chciała zobaczyć wnuki, jeszcze bym chciała to, albo jeszcze bym chciał to zrobić i tamto zrobić. Jeszcze nie teraz. Chcemy żyć. Im bardziej się starzejemy, tym bardziej chcemy żyć, jak to śpiewał Tomek Żółtko w piosence. Chcemy, że im więcej mamy lat, tym bardziej byśmy chcieli dłużej żyć. Żadna pora nie jest stosowna. Właściwa, żeby odchodzić. Nie wydaje się, że kiedykolwiek będzie taka chwila, kiedy mówi, to jest ta dogodna chwila, żeby teraz odszedł już. Nie?
Ale nie rzecz w tym, żeby wybrać sobie dogodną porę na odejście z tego świata. Pogodzić się z tym, że będę odchodził z tego świata. Rzecz w tym, żeby w łodzi naszego życia był Jezus. Żeby wyruszać z Jezusem. Wielu ludzi przeżywa stany lękowe, jak ci uczniowie na jeziorze, bo nie ma Jezusa przy nich. Bo nie wiedzą, co się stanie dalej. Przyjdzie zapuka śmierć i co teraz? Co będzie? Oj, 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 jak to będzie? Jezus dzisiaj mówi do ciebie i do mnie, którzy żyjemy i nie myślimy, że jakaś pora kiedykolwiek będzie dogodna, żeby stąd odchodzić. Jezus do nas dzisiaj mówi, ja jestem, ja chcę być przy tobie. Jestem, a jak ja jestem, to jesteś bezpieczny. Ja jestem, nie bójcie się, nie ulegajcie trwodze. Ja jestem przy was. Dlatego tak bardzo ważne jest, bracia i siostry, obojętnie jak długo jesteśmy wierzący, obojętnie jak tam sobie myślimy o naszym przejściu na drugi brzeg, o naszym umieraniu, jak bardzo ważne jest, żebyśmy zadbali o obecność Jezusa w łodzi naszego życia. Żebyśmy nawet dzisiaj, jak będziemy się za chwilkę modlić, żebyśmy to Panu Jezusowi powiedzieli, że nam na tym zależy, że my nie chcemy ani jednej mili płynąć bez Niego, że chcemy z Nim. W tej przeprawie przecież nie liczy się dobry życiorys, nie wystarczy nam towarzystwo przyjaciół, rodziny, że ktoś nas za rękę podtrzyma i tak dalej. Takie rzeczy, one są miłe tam z ludzkiego punktu widzenia, ale to nie o to chodzi. Tylko z Jezusem bezpiecznie dotrzemy na drugi brzeg. Tylko z Nim. Bez Niego to będzie burza i tragedia. Dlatego i dzisiaj, poruszony faktem odejścia siostry Teresy, znowu pragnę podkreślić, że tylko Jezus może nas bezpiecznie przeprowadzić na drugi brzeg, że to jest Bóg. Bóg nasz na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. A więc z Nim, z Jezusem. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy, proszę.